Pomysłodawcą tego odcinka jest jedna z najbardziej aktywnych widzeń na moim kanale, Aleksandra Baran, której dziękuję za tak super pomysł. Mama Oskara, Izabela Maciuszek. Jakby ktoś nie wiedział, to pani Izabela jest aktorką i głównie występuje w parach dokumentach typu Dlaczego ja trudne sprawy. Mama Kasi, Renata Furtyta-Makowska. Pani Renia od 2006 roku wykłada historię teatru w szkole artystycznej i również jest aktorką. Tata Kasi, Marcin Przybyłek. Pan Marcin z wykształcenia jest lekarzem i pracował w tym fachu przez 6 lat. Jednak jego pasja do literatury wygrała i został pisarzem. Tata Kamila, Piotr Urbaniak. Pan Piotr był dziennikarzem radiowym i mogliśmy go słuchać na antenie radia RMF FM. Również jest aktorem. Mama Kamila, Alicja Wróbel. Pani Alicja jest bizneswoman. Wszystkim się zajmuje, więc nie będę was tym zanudzać. Tata Ali, Grzegorz Widera. Pan Grzegorz jest aktorem, głównie związanym z teatrem polskim oraz zagranicznym. Mama Ali, Aneta Kołodziejczak. Niestety nie znalazłem żadnych informacji na temat pani Anety. Tata Melanii, Jerzy Cisiak. Pan Jerzy jest menadżerem w dużej firmie. Mama Melanii, Anita Nissenbaum. Pani Anita pracuje jako menadżer w dużej firmie reklamowej. Mama Leny, Katarzyna Piotrowska-Ornatkiewicz. Pani Kasia jest głównie aktorką teatralną. Tata Leny, Paweł Szparak. Pan Paweł zajmuje się finansami firmy z nieruchomościami. Tata Lucy, Jacek Januchowski. Pan Jacek jest aktorem i podobnie jak pani Izabela występuje w serialach paradokumentalnych. Ojciec Magdy, Jakub Palacz. Pan Jakub jest muzykiem, aktorem filmowym oraz teatralnym. Mama Seby, Aneta Jarosz. Niestety na temat pani Anety nie znalazłem żadnych informacji. Tata Seby, Marek Wolny. Pan Marek jest aktorem. Babcia Irka, Zofia Rusek. Niestety na temat pani Zofii nic nie znalazłem. Mama Arka, Edyta Trachła. Pani Edyta, tak jak ojciec Lucy i mama Oskara, występuje głównie w różnych serialach paradokumentalnych. Tata Arka, Paweł Gorątko. Nie znalazłem żadnych informacji na temat pana Pawła. Mama Krzyśka, Agnieszka Satera. Niestety nie znalazłem żadnych informacji na temat pani Agnieszki. Tata Krzyśka, Mirosław Skubiński. Pan Mirosław jest aktorem i wystąpił m.in. w serialu Świat według Kiepskich, odcinek 397.